To ten moment, w którym opowiem wam swoją historię z życia, później postawię odważną tezę, w sensie taką kontrowersyjną, by wywołać gównoburzę, a następnie zabierzemy się do oceniania tytułu. Więc zaczynajmy od początku. W 2005 była kiedyś taka gra jak Resident Evil 4 i jak się okazuje, nie dałem jej nigdy szansy. Przeszedłem obok tego tytułu, bo setting gry, a dokładnie miejsce akcji oraz klimat gry po prostu mi nie odpowiadał. Mimo iż to był pierwszy Resident z kamerą w trzeciej osobie zza pleców, to nadal odczuwałem wtedy, że to wszystko jakieś takie toporne. Być może się myliłem, bo opinie innych graczy o grze były pozytywne, ale tego już się nie dowiem, bo nigdy nie zagram w oryginał. A przynajmniej trudno mi będzie mieć takie samo doświadczenie growe, jak gracze, którzy ogrywali ten tytuł po premierze w 2005 roku. Chciałbym mieć taką możliwość cofnąć się do 2005 roku i zagrać w Resident Evil 4, ale nie będę was okłamywał. Cofnąłbym się, by znów zagrać, ale w GTA San Andreas. Oh shit, here we go again. Także moje wrażenia z gry są bardziej dla osób, które nie spotkały się z oryginałem i po ograniu remake'u części drugiej oraz trzeciej chcą dać szansę części czwartej. I żeby nie było, że jestem ignorantem tej serii, to ogrywałem oryginały części pierwszej, drugiej, trzeciej, no i Outbreak, bo miał fajną okładkę. To teraz czas na odważną tezę. Remake Resident Evil 4 odcina kupony od remake'u dwójki. Po pierwsze, przeskok graficzny oraz gameplayowy w drugiej części był po prostu kosmiczny. Co więcej, uważam, że remake gry w definicji na Wikipedii powinien w pierwszej kolejności linkować do Resident Evil 2 i pokazywać twórcom, tak się robi remake. To nie jest przebudowanie gry, ale zrobienie wszystkiego praktycznie od nowa. A gameplay oryginału był raczej do podglądu jako szkic koncepcyjny, bo twórcy wszystko musieli wymyślić na nowo. Czwórka cierpi na ten sam przykład porównawczy co ostatni Dead Space. Teoretycznie gameplay oryginału nie zestarzał się na tyle, by nie móc w niego zagrać. No ale głupio by było nie wypuścić remake'u czwórki, jeśli już została wydana dwójka i trójka. No a hajs leży na ziemi i wystarczy po niego się schylić. Nie jest to zarzut do twórców, tylko po prostu logiczny ciąg zdarzeń, który no musiał nastąpić. Szkoda tylko, że tej jedynki nie zrobili. No i dochodzimy do podsumowania uzasadnienia. Co oznacza, że remake Resident Evil 4 odcina kupony od poprzednich części? Oznacza to, że jest po prostu słabszą grą od ostatnich Residentów. No okej, jest lepszy od remake'u trójki, który był lekką kalką dwójki i bardziej przypominał DLC niż pełnoprawny nowy tytuł. Ale słabszy nie oznacza zły, niegrywalny i nudny. Nie, Resident Evil 4 w porównaniu do zachwalanej przeze mnie dwójki ma wiele nowych rozwiązań gameplayowych, które są bardzo ciekawe. Po pierwsze, to nowi przeciwnicy, którzy są po prostu trudniejsi od tych napotykanych w dwójce oraz trójce. W czwórce nie mamy zombiaków, no teoretycznie, a bardziej opętanych ludzi, którzy mimo wszystko są zarażeni wirusem, tylko z trochę innym skutkiem. Wrogowie są bardziej inteligentni, ponieważ potrafią używać broni ręcznej oraz dystansowej. Po drugie, nóż nie jest już tak skuteczny jak w Resident Evil 7 oraz Village, gdzie mogliśmy wyrżnąć większość przeciwników tylko za pomocą noża, nie używając pistoletu. W czwórce nóż się zużywa i niestety musimy go naprawić u sklepikarza, albo znajdować tak zwane noże jednorazowego użytku, które potem tracimy. Na normalnym poziomie trudności amunicji praktycznie zawsze nam wystarczy, ale wiąże się to z rozwalaniem wszystkich napotkanych skrzynek, beczek oraz wazonów. Zagadki środowiskowe są przyjemne do rozwiązywania i raczej nie będziecie siedzieli 2 godzin nad rozwiązaniem jednego problemu. A mówi to ja, osoba, która czasem ma problem z logiką i presją swoich widzów na streamie. Oprawa audiowizualna jest tu bardzo dobra. Trudno mi zachwalać w niebo głosy silnik graficzny Capcomu, z którym mamy już do czynienia od roku 2017. Jeśli chodzi o ocenę grafiki w grze, to miałem podobne uczucie co w The Callisto Protocol. Są momenty w poszczególnych lokacjach, gdzie mówimy sobie: o kurde, ładnie to wygląda.
ale są też momenty, w których czujemy taniochę zrobioną na kolanie, albo niedopracowaną od 2017 roku. Mam tu na myśli animację postaci. Dużym błędem moim zdaniem jest zaimplementowanie ciężkości naszej postaci z ostatnich dwóch Residentów, w sensie z Resident Evil 7 i 8, gdzie mamy kamerę z pierwszej osoby. Dużo osób na streamie zwracało uwagę na ociążałość postaci i że po prostu ciężko to się ogląda, a muszę przyznać, że ciężko również mi się grało. Grałem na PlayStation 5, ale na gameplayach z PC jest identycznie. Bohater, którym sterujemy, to wóz z węglem i uważam, że do gier z kamerą w trzeciej osobie, gdzie jest duża ilość akcji i natarcia przeciwników, powinna zostać zaimplementowana większa dynamika postaci. Przykładowo jak w The Last of Us Part 2, gdzie możemy stosować uniki, a nasza postać jest po prostu bardziej zwinna. A jeśli Leon potrafi zrobić supresa przeciwnikowi i wyskakiwać z okna z dużej wysokości, to również powinien to pokazać podczas poruszania się w walce. Nie wiem jak było z dwójką i trójką, którą ogrywałem na PC, ale sterowanie w czwórce na PlayStation to katorga. Samo celowanie jeszcze nie jest wielkim dramatem, no bo wiemy jak to z tym celowaniem na padzie jest. Ale kamera naszej postaci w niektórych scenach jest tak wolna, że wywołało to u mnie solidną irytację. Dodatkowo jeszcze to nakierowanie kamery na R1, kiedy na R1 jest szybkie poruszanie się. No to tak nie powinno wyglądać. A dzieje się tak, dlatego że taka mechanika była w Residentach z kamerą w pierwszej osobie i tam to działało jak należy. Jednak w przypadku z kamerą za pleców jest to mega irytujące, więc moim zdaniem jest to bardziej lenistwo twórców, którzy nie przystosowali sterowania w czwórce. Następna rzecz, która mnie najbardziej irytowała, to niejaśnie określona walka z pokonywaniem przeciwników. Zapomnij, że w tej części zabijesz przeciwnika po jednym lub maksymalnie dwóm strzałom w głowę. Tutaj możesz celować idealnie w hitboxa głowy, ale i tak by nie tracić więcej amunicji, musisz go kopnąć. Ten prawdopodobnie znów się podniesie i znów musisz go kopnąć. Widzowie na streamie podpowiedzieli mi, że warto strzelać w kolano i później dać kopniaka, ale sytuacja była bardzo podobna co do strzału w głowę. Przeciwnicy to po prostu gąbki na amunicję. Osobiście wolałbym mniejszą liczbę znajdowanej amunicji, a większą skuteczność w pokonywaniu przeciwników po celnym strzale w krytyczne miejsce. No i strasznie nierówni bossowie, gdzie większość z nich raczej była dość łatwa do pokonania, no to ten jeden, jedyny, bodajże w 11 rozdziale po prostu... Ja już się poddaję. No nie, to się w ogóle nie da w ogóle przejść tego. Więc mocno obawiałem się finalnego bossa, no a okazało się, że chyba był najłatwiejszy w całej grze. No i ostatnia rzecz to częsty zabieg w Residentach, czyli spadek zaangażowania w grę wraz z kolejnymi etapami. Pierwszy etap w wiosce, bardzo interesujący. Następnie początek zamku, który jeszcze jako tako wzbudzał zaciekawienie, ale wraz z kolejnymi rozdziałami gra po prostu męczyła i chciało się już dojść do finałowego etapu. Nie można również zapomnieć o braku polskiej wersji językowej, która w obecnych czasach jest moim zdaniem lenistwem twórców oraz wydawców gry. Nie powinniśmy akceptować takiego stanu rzeczy, bo nie kupuję tłumaczenia, to trzeba było nauczyć się angielskiego lub niemieckiego. Wiele razy o tym wspominałem, ale przypomnę jeszcze raz. Wyobraźcie sobie, że Resident Evil 4 jest tylko w języku japońskim. Jak myślicie, czy anglojęzyczne redakcje growe obniżyłyby ocenę gry za ten aspekt właśnie? Podsumowując, to nie oznacza, że gra jest zła. Jeśli ogrywaliście poprzednie części od 2017 roku i byliście zadowoleni z nich, to na pewno będziecie również zadowoleni z części czwartej. Dostaniecie to, czego prawdopodobnie oczekujecie po poprzednich częściach, ale osobiście uważam, że jest to jedna z gorszych części od 2017 roku. Stawiam ją wyżej niż trzecią część, ale do pierwszoosobowej siódemki oraz ósemki, a także remake'u dwójki, moim zdaniem nie ma nawet podjazdu. Jest to dobra gra, która ma wiele elementów dających frajdę i przyjemność w rozgrywce, ale są też odczuwalne wady, przy których nie można przejść obojętnie. Dlatego ocena 7 na 10 jest w pełni zasłużona. Jeśli ogrywaliście ten tytuł i nie zgadzacie się z moją opinią, to proszę dajcie znać w komentarzu, bo na pewno pomoże to osobom w decyzji o zakupieniu gry.
Ja osobiście polecam kupić, no ale raczej na promocji.